raport o stanie świata, relacjonujemy to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie. Mamy naszych korespondentów, informatorów, komentatorów, wszystkich nowych słuchaczy. Zapraszamy do subskrypcji kanału. Łukasz Kulesa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Władimir Putin ogłasza plany mobilizacji rezerwistów. Jak twierdzi, podlegać jej będą osoby z wcześniejszym doświadczeniem bojowym. W przemówieniu do narodu prezydent Rosji mówił, że to krok niezbędny dla zachowania integralności terytorialnej Rosji, ochrony ludności na terenach zajmowanych przez Rosję. Putin oskarżył Zachód o szantaż nuklearny i ostrzegł, że Rosja posiada wiele broni, którą może odpowiedzieć. Orędzie Putina miało miejsce dzień po ogłoszeniu planów referendów w okupowanych przez Rosję obwodach ługańskim, donieckim, chersońskim i zaporowskim. Państwa zachodnie potępiły zarówno te plany, jak i groźby Putina i zapowiadają, że nigdy nie uznają wyników takich referendów. Tymczasem na terenach wyzwolonych przez armię ukraińską odkrywane są zbiorowe mogiły, ofiary Rosjan noszą ślady tortur. Ukraina prowadzi śledztwo w tej sprawie, domaga się międzynarodowego dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych popełnianych przez armię rosyjską w czasie wojny. O tym w raporcie na dziś 21 września 2022 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, bo to dzięki Państwa ofiarności i zaangażowaniu ten program może istnieć. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Nasz adres raportrosiaka@gmail.com, adres naszej strony raportostanieświata.pl. Adrian Bąki, Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy. Moim gościem jest dziś Zbigniew Parafianowicz z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Po co było to orędzie? Ku pokrzepieniu serc. Tak chyba by było najłatwiej to określić. Rzeczywiście Rosja zalicza porażkę za porażką w ostatnim czasie. Putin słabnie, jest krytykowany nawet przez przywódców państw, które wydawały się neutralne albo nawet współpracowały z nim przy eksporcie surowców. Państw takich jak Indie. Dzisiaj mamy stanowisko MSZ-u chińskiego, który mocno się dystansuje od tych planów, które przedstawia Putin. Był krytykowany przez Kazachstan, czyli formalnie państwo, które jest sojusznikiem Rosji. No to jest sytuacja, w której po prostu nie dowozi tej wojny, a umowa społeczna była inna, miał ją wygrać w 3 dni. Tymczasem, tak jak szydzi doradca prezydenta Zełenskiego Michał Podolak, mamy 210 dzień 3-dniowej wojny Putina. Także tak wygląda to na dziś. To jest, jak mówisz, kolejny sygnał bezradności Putina i jego otoczenia. Jak rozumiem, chce pokazać siłę, zwłaszcza po tym dosyć nieudanym jednak szczycie szanghajskim, prawda? W Samarkandzie, w Uzbekistanie, gdzie i od strony takiej PR-owej był lekceważony przez niektórych przywódców i chyba niekoniecznie dużo ugrał również w rozmowach z Chinami. Wychodzi wręcz przeciwnie. Sygnały pokazują, to nie jest nic nowego, to co, o czym mówi. I teraz pytanie o konkret. Mówi o mobilizacji około 300 tysięcy ludzi. Mężczyzn praktycznie, bo chyba o kobietach nie mówimy, ale czy to cokolwiek zmieniłoby na froncie? Gdyby mu się udało rzeczywiście zmobilizować 300-tysięczną armię i efektywnie wysłać ją na Ukrainę w jakimś krótkim okresie, to pewnie tak, bo jest to masa ludzi, którzy, a taka masa ludzi ma zawsze znaczenie. Oczywiście ofiary też po stronie rosyjskiej byłyby tradycyjnie duże, tak jak są do tej pory. Tego gruzu 200 zjeżdżałoby do Rosji masa. Natomiast 300 tysięcy osób rzeczywiście zmienia sytuację na ziemi. Tylko problem polega na tym, że ta mobilizacja w Rosji, ona nie zacznie się jutro. Ona trwa tak naprawdę od końca lutego. Jest mobilizacją ukrytą, mobilizacją na prowincji, na Północnym Kaukazie, ściąganiem zasobów wojskowych z Syrii, z Republiki Środkowoafrykańskiej. Także to nie jest nowe zjawisko i jak się obserwuje na osi czasu to, co się działo z mobilizacją, no to widzimy proces nieefektywny i widzimy kartonowe państwo, które sobie z tą mobilizacją po prostu nie radzi. I trudno zakładać, że nagle za pomocą magicznej różdżki to się zmieni za sprawą słów prezydenta Putina. To jest trochę zaklinanie rzeczywistości, bo tak naprawdę od końca lutego obserwujemy
obserwujemy, że z tej Rosji wychodzi ogromny karton. To jest kartonowe imperium, czy też jak mówi Girkin Welstriełkow, czyli jeden z tych przywódców separatystycznych z 2014 roku na Donbasie, on nazywa Szojgu kartonowym marszałkiem. Dokładnie tak to wygląda. Ta wojna jest zarządzana w sposób nieudolny. Państwo jest nieefektywne rosyjskie i to jest główna przyczyna porażek. Okazało się, że ta restauracja egzekutywy, której próbował dokonać Putin, ona nie została skończona w zadowalającym wymiarze i dlatego jesteśmy świadkami takich porażek. Czy jest coś nowego w tych groźbach? Mówisz, że mobilizacja trwa. Straszenie atomem trwa w zasadzie od początku wojny, prawda? Pewnym nowum jest to, że Rosja jest coraz bardziej zapędzona do narożnika i prezydent, który jest właściwie, pozostaje mu coraz mniej ruchów, być może jest coraz bardziej skłonny, żeby broni nuklearnej użyć. Tak może być, zdecydowanie, bo Putin nie walczy tylko o to, żeby utrzymać tereny, które podbił na Ukrainie, ale walczy też o swoje przetrwanie. To jest tak, że w takich systemach, w takich wertykalach w byłym ZSRR wszystko się zgadza, dopóki przywódca dowozi sukcesy. Dopóki przynajmniej no, wiarygodnie można przedstawić to, co się dzieje jako zwycięstwo. A ta bańka propagandy rosyjskiej, ona już dawno pękła. Nawet w środowiskach mediów propagandowych, tych takich mocno kontrolowanych przez Kreml, słychać głosy niezadowolenia. Buntuje się cały beton. Tylko te głosy nie polegają na tym, że skoro idzie nam tak źle, to może powinniśmy zweryfikować w ogóle całą politykę, tylko jeszcze więcej tego samego. Dokładnie. I to jest to też, o czym wiosną, w maju zdaje się, mówił w wywiadzie dla DGP profesor Marciniak, czyli był ambasador Polski w Rosji. Tam nie ma podziału w elicie władzy na tych, którzy chcą pokoju i liberalizacji polityki wobec Ukrainy. Tak naprawdę są dwie frakcje. Jedna, która mówi, że trzeba może zrobić pauzę i trochę odpocząć, zebrać siły i uderzyć mocniej za jakiś czas. I druga, która mówi, róbmy to teraz natychmiast, wszelkimi możliwymi dostępnymi środkami, nawet z użyciem broni masowego rażenia. Także to jest, w tym sensie to jest niebezpieczne, że Putin nie ma tam żadnego ośrodka, przynajmniej do głosu nie dochodzi żaden ośrodek, który zakładałby jakąś formę wyjścia z twarzą z tej wojny w sposób cywilizowany. To jest bardzo niebezpieczne. Reakcja Zachodu jest jednoznaczna. Potępienie zarówno planów, referendów w tych czterech regionach, jak i no, gruźb straszenia bronią nuklearną. Problem polega na tym, że no, być może Putin nie blefuje. I kiedy mówi nie blefuje, zwykle przyjęło się uważać, że jeżeli ktoś tak mówi i macha szabelką, to prawdopodobnie jest bardzo słaby. Ale czym bardziej słaby, tym mniej ma możliwości wyjścia z tej sytuacji z twarzą. Jak reagować w tej sytuacji politycznej? Jak mogą zareagować Amerykanie, bo przecież ta groźba użycia broni nuklearnej być może małej siły rażenia, ale jednak istnieje. Istnieje, chociażby z tego powodu, że jeszcze przed Majdanem w 2014 roku Gleb Pawłowski, czyli swego czasu blisko ucha władzy politolog, czy też polittechnolog, jak się mówi na nich w Rosji, przedstawił taką analizę, która była zatytułowana Mechaniczna pomarańcza. To polegało na tym, że Pawłowski tak niewinnie rozważał ze swoimi analitykami, co by było, gdyby w stratosferze w okolicach Czarnobyla zdetonować zubożoną wersję pocisku atomowego. Chodziło o efekt propagandowy tak naprawdę. O to, żeby ten wybuch zobaczono w Warszawie i gdzieś tam na zachodzie, żeby udowodnić, że Putin nie blefuje, czyli takie warianty hybrydowe zastosowania broni masowego rażenia, one były rozpatrywane gdzieś tam na zapleczu analityków kremlowskich. No, nie możemy wykluczyć tego, że na przykład dojdzie do jakiegoś incydentu w zaporowskiej elektrowni atomowej. I też to, czego uczy ta wojna tak naprawdę, to jest to, żeby rzeczywiście słuchać tego, co ten szalony prezydent mówi, bo tak naprawdę wszystkie te hipotezy, które do tej pory wygłaszał, w dużym stopniu się sprawdzały. Od artykułu opublikowanego w ubiegłym roku latem na temat właśnie Ukrainy i planów, które on ma wobec Ukrainy, po wszystkie te groźby dotyczące inwazji, które tak naprawdę cały Zachód może nie tyle lekceważył, bo Amerykanie, jak pisał ostatnio Washington Post, rzeczywiście dysponowali twardą wiedzą na temat tego, że Putin uderzy na przełomie lutego i marca.
przy czym nikt w NATO w to nie uwierzył, jak szefowa Narodowego Wywiadu zawiozła tą informację na posiedzenie ministrów obrony NATO. Także rzeczywiście warto słuchać tego, co szalony prezydent mówi. Wiele z tych rzeczy, o których mówi Putin, się sprawdza, no poza tą jedną, prawda? To nie jest trzydniowa wojna, tylko trwa już 210 dni. Mamy w tej chwili przerwę w działaniach ofensywnych Ukraińców, przynajmniej tak to wygląda. Co dalej? W jaki sposób, twoim zdaniem, to orędzie wpłynie na Ukraińców, czy w ogóle wpłynie na Ukraińców i na ich plany dalszej ofensywy? Ukraińcy po sukcesach na wschodzie Ukrainy, czyli po takim dotarciu, wbiciu się klinami nawet na 70 kilometrów w głąb tych terenów kontrolowanych przez Rosjan, są zachęceni tymi sukcesami. Oczywiście to też nie jest tak, że oni siłą woli mogą postępować dalej. Już pojawiły się jakieś problemy logistyczne z zaopatrywaniem tych oddziałów, które dotarły tak głęboko na te tereny, które były do tej pory okupowane. Wszystko zależy od tego, ile broni Amerykanie dostarczą Ukrainie, kiedy ją dostarczą i czy dadzą zielone światło, żeby ta ofensywa była prowadzona dalej. Tak naprawdę w dużej mierze ta ofensywa zależy właśnie od tej kroplówki, od tej broni, która dociera na Ukrainę od zachodu. I nie można od tego abstrahować. To nie jest tak, że siłą woli da się te tereny odbić, chociaż Ukraińcy są zdeterminowani. Jak się rozmawia z przedstawicielami władzy ukraińskiej, oni mówią, że chodzi o odbicie wszystkich terenów, łącznie z Krymem. Oczywiście ten Krym wydaje się mało realny, ale patrząc na tą ofensywę pod Charkowem, no wypędzenie Rosjan, czy chociażby przebicie się przez ten korytarz lądowy, który Rosjanie utworzyli po 24 lutego w Przyazowiu na Krym, przebicie tego korytarza lądowego, to byłby ogromny sukces strategiczny, bo korytarz lądowy na Krym był jedynym wyraźnym sukcesem strategicznym Putina, czymś takim namacalnym, coś, co można pokazać, że udało się. Możemy z Rostowa przejechać lądem na Krym do Chersonia i zaopatrywać tą tak zwaną Noworosję w towary, dać jej jakoś funkcjonować z dostępem do Morza Azowskiego. Wydaje się, że to jest w zasięgu Ukraińców. Przebicie się, albo przynajmniej nękanie Rosjan właśnie na tym w Przyazowiu i udowodnienie, że nie kontrolują w pełni tego lądowego przesmyku, tego lądowego korytarza na Krym. Za chwilę porozmawiamy o odkrywanych przez Ukraińców zbrodniach wojennych Rosjan, ale chciałem porozmawiać o morale armii ukraińskiej. To musi ich bardzo silnie podbudowywać, wprost proporcjonalnie do tego, co dzieje się z armią rosyjską. Wspomniałeś wcześniej o trudnościach, które właściwie ta armia przeżywa od początku inwazji, ale my coraz więcej dowiadujemy się o dezercjach, o odmowie wykonywania rozkazów, o odchodzeniu z armii tych, którzy jeszcze mają legalnie takie prawo, prawda? To się dzieje i to też niesamowicie osłabia. Pokazywane są obrazki, w jakich warunkach żołnierze rosyjscy trzymali te swoje pozycje pod Charkowem, w obwodzie, który wyzwoliła armia ukraińska. To jest jednak zaskoczenie, to pokazuje, w jakiej degrengoladzie znajduje się ten kraj i ta armia. Rosjanie może mają rzeczywiście ogromną przewagę w sprzęcie, w ilości amunicji, którą dysponują artyleryjskiej. Ten wał artyleryjski potrafią posuwać do przodu o ten kilometr dziennie, tak jak to było na Donbasie. Ale jeśli zestawić morale ukraińskiego wojska i wojska rosyjskiego, to jest nieporównywalne. To jest przestrzeń, no to jest kosmos, ta przepaść pomiędzy Rosjanami a Ukraińcami. Prigorzyn, czyli ten pasibrzuch kremlowski, który jest właścicielem prywatnych armii, które też biorą udział w wojnie na Ukrainie, on werbuje ludzi w koloniach karnych, no oferując 6-miesięczną służbę za wolność, jeżeli nie zdezerteruje. Oczywiście z założeniem, że ktoś w tym czasie nie zdezerteruje, bo takie przypadki też są. Także to pokazuje jakość materiału ludzkiego, która jest wysyłana na Ukrainę. Ukraińcy, też to słyszałem wielokrotnie na Ukrainie, w Kijowie i na początku wojny, w pierwszym etapie, marzec, kwiecień, gdzie oni mówili, że są u siebie, walczą na swoim terenie, mają zaplecze w postaci poparcia lokalnej ludności, która ich karmi, która zapewnia całą tą taką drobną logistykę, która jest konieczna do prowadzenia wojny, a Rosjanie walczą na terenie sobie nieprzyjaznym i do tego z niskim morale. To ma ogromne znaczenie w wojnie, od tego nie można abstrahować. To jest oczywiście trudne do złapania, bo nie ma kategorii politologicznych, socjologicznych czy wojskowych, które potrafiłyby to jak
jakoś skwantyfikować, pokazać w liczbach, ale to ma ogromne znaczenie w tej wojnie. Zderzenie wojska, które jest zdeterminowane do tego, żeby utrzymać niezależność, niepodległość i wolność Ukrainy i wojska, które jedzie tam za pieniądze, niechętnie i wręcz przymuszane w czasie tej mobilizacji. Po wyzwoleniu Izium wychodzą na światło dzienne kolejne szczegóły zbrodni wojennych dokonywanych przez żołnierzy rosyjskich. To są dramatyczne, wstrząsające obrazy, które niestety również będą symbolami tej wojny obok obrazów właśnie, nie wiem, Ukraińców powracających do domu czy rodzin, które łączą się po jakimś czasie. Co wiemy o ofiarach okupacji rosyjskiej w Izium? Jak to się ma do poprzednich masakr dokonywanych na przykład w Buczy i jak przebiega ukraińskie śledztwo w tej sprawie? Przyjmijmy taki wariant najbardziej makabryczny, że jeszcze pod Kijowem, w Buczy, w tej sypialni takiej ekskluzywnej Kijowa, te rosyjskie wojska rzeczywiście mogły zakładać, że działają tam hordy banderowców neonazistowskich, ukraińskojęzycznych, których trzeba po prostu wyeliminować, łącznie z ludnością cywilną. Tam rzeczywiście była frustracja spowodowana tym, że wojskom ukraińskim, siłom specjalnym ukraińskim udało się rozbić wiele kolumn pancernych i potem ta druga fala wojska, która do Buczy weszła, po prostu się mściła na lokalnej ludności, na miejscowej ludności, bo często było też tak, że właśnie lokalna ludność podawała koordynaty dla artylerii ukraińskiej, żeby te kolumny pancerne niszczyć. Ale Izium jest miastem rosyjskojęzycznym. To jest miasto na pograniczu Charkowszczyzny i Donbasu, położone nad Dońcem. I tutaj to jest przerażające, że ten rosyjski świat, który miał zostać tam zainstalowany, tak naprawdę dla tej rosyjskojęzycznej ludności przyniósł śmierć. Często po torturach, czy po pobycie w katowniach kontrolowanych przez FSB. Także Izium jest takim dopełnieniem trochę tego, co się działo w Buczy i pokazuje to, dekonstruuje ten mit rosyjskiego świata, obala go, pokazuje jak bardzo jest pusty. Przy czym ja jestem też przekonany, że Izium czy Bucza to są tylko ikony pewnego zjawiska, które by miało charakter masowy tak naprawdę na Ukrainie, bo Mariupol jest pod kontrolą Rosjan, ale jeżeli kiedyś znajdzie się, zostanie odbity przez Ukraińców, to najpewniej dowiemy się czegoś, co będzie podniesione do potęgi Entej w porównaniu do Izium czy do Buczy. To są miejsca, w których ten wał terroru rosyjskiego przewalał się dokładnie tak samo jak ten wał artyleryjski w miastach, które były kolejno zdobywane przez Rosjan na Donbasie. Czy my jesteśmy w stanie, czy ukraińskie służby są w stanie przeprowadzić dochodzenie, którego skutkiem, którego efektem będzie postawienie przed sądem choćby teoretyczne, choćby zdalne, ale jednak odpowiedzialnych za to? Ukraińcy bardzo precyzyjnie próbują dokumentować to wszystko, co się dzieje na terenach odbijanych. Tak było w Buczy, że tam natychmiast trafiły ekipy kryminalistyczne, patologów, którzy badali to, co się wydarzyło w Buczy. Zbierano dowody, dokumentowano, kodyfikowano to wszystko. Tak samo jest w Izium i w każdym innym miejscu, które jest odbijane przez Ukraińców. Problemem jest to oczywiście, jeśli mówimy o postawieniu, o pociągnięciu do odpowiedzialności osoby, które w tym uczestniczyły. Problemem jest to, że Rosja posiada broń atomową. To nie jest sytuacja z III Rzeszą, która została całkowicie pokonana i można było utworzyć nowe mechanizmy prawne do osądzenia zbrodniarzy. Tak naprawdę w tym wymiarze takim lojalności wobec swoich zbrodniarzy Rosja prezentuje taki wariant maksymalistyczny. Pamiętamy, że Putin odznaczył dowódcę brygady, która dokonała zbrodni w Buczy i podniósł jej rangę wojskową w siłach zbrojnych rosyjskich. Także jest taka kruguowa japaruka, to się mówi w Rosji, czyli taki mafijny krąg, w którym wszyscy są wobec siebie lojalni z racji tego, że uczestniczą w jakiejś zbrodni, w jakimś przestępstwie. To w Rosji obowiązuje, natomiast Ukraińcy zakładają, że czas zrobi swoje, że kiedyś będzie można te dokumenty i te dane, które są gromadzone, wykorzystać. I to jest słuszna taktyka, bo to wszystko musi zostać
udokumentowane i po prostu czekać na odpowiedni moment, kiedy będzie można z tego skorzystać. No tak jak na początku wojny myśleliśmy, że Kijów padnie w ciągu kilku dni, tak teraz widzimy scenariusz odwrotny. Niewykluczone, że w tym wertykalu rosyjskim też zajdą jakieś procesy, które nas zaskoczą i te dane będą do wykorzystania. W każdym razie dowody, konkretne opisy zbrodni są przygotowywane, prawda? Tak, bardzo szczegółowo. Służby ukraińskie nad tym pracują. Jeszcze słowo na koniec na temat postawy Zachodu. Tutaj nic się nie zmienia, tak jak wspomnieliśmy, mimo tej groźby nuklearnej, która nie jest niczym nowym, może to jest tak, że inflacji ulega również ten system gruźb przez Putina składany. To znaczy, no chyba, że tak jak wcześniej wspominaliśmy, w którymś momencie naciśnie na jakiś guzik albo coś się wydarzy. Na razie Zachód mocno trzyma się jedności i no, jeśli chodzi o sankcje, mogą być jakieś tam różnice, natomiast jeśli chodzi o odpowiedź polityczną, ona jest jednoznaczna. Tak, bo też Zachód widzi to, jak bardzo Putin słabnie. Tutaj w pewnym takim papierkiem lakmusowym tego jest postawa Erdogana, który warto obserwować też ewolucję jego stanowiska, bo on bierze ważną rolę pełni jako mediator, jako uczestnik pewnych rozmów pomiędzy Ukraińcami a Rosjanami. I o ile na początku Erdogan i Turcja nie do końca wierzyły w to, że Ukraińcy są w stanie odbić swoje terytorium, tak teraz Erdogan mówi, że trzeba dać Putinowi możliwość wyjścia z twarzą tej wojny, ale przy założeniu, że Ukraińcy odbijają tereny, które zostały zajęte przez Rosję. Także to jest ewolucja bardzo stanowiska. Bardzo jednoznaczne jego stanowisko, absolutnie, jeśli chodzi o Krym na przykład, gdzie przecież żyją Tatarzy krymscy, pobratymcy Turków. Zdecydowanie. Jeszcze wiosną i latem, rozmawiając z tureckimi dyplomatami, słychać było, że oni nie wierzą w ten wariant, że Ukraińcom te tereny uda się odbić. Teraz to stanowisko Erdogana ewoluowało i ono też jest dowodem takiej świadomości tego, że Putin jest słaby. A Zachód zachęcony tą słabością Putina, szczególnie Stany Zjednoczone, chcą po prostu rozstrzygnięcia na Ukrainie jednoznacznego, pokonania po prostu Putina na Ukrainie. Także też ciężko się spodziewać, że ta wola do tego, żeby to rozstrzygnięcie miało jednoznaczny charakter, zostanie osłabiona. No, Putin musiałby naprawdę wykonać coś przełomowego, wprowadzić jakiś czynnik zmieniający reguły gry, właśnie na przykład poprzez użycie broni masowego rażenia. Dziękuję bardzo. Zbigniew Parafianowicz z Dziennika Gazety Prawnej był gościem raportu na dziś. Dziękuję. Realizacja tego programu możliwa jest dzięki Państwa wsparciu dla raportu o stanie świata. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl, wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Nowe studia podyplomowe w Polsko-Japońskiej Akademii Technik. Zdobądź cenione na rynku umiejętności. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zabadcy. A także BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, Cargo Move,
Polska firma spedycyjna o globalnym zasięgu. Transport, spedycja, logistyka. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Muzeum Kinematografii w Łodzi, organizator festiwalu mediów Człowiek w zagrożeniu www.człowiekwzagrożeniu.pl. Duna Language Services, biuro tłumaczeń do zadań specjalnych www.duna.biz. Agata Fischer. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.